Witam Państwa, nazywam się Magdalena Hechelska. Jest mi miło gościć dzisiaj na kanale, na zdrowym kanale ATVB. Od lat interesuję się zdrowym trybem życia. Dbanie o zdrowie było dla mnie bardzo ważne. Kiedy zaszłam w ciążę, to ten aspekt stał się jeszcze ważniejszy w moim życiu. Jeszcze bardziej starałam się być aktywna, zwracałam większą uwagę na dietę. I w pewnym momencie moja mama, która również zaczęła się interesować naturalną medycyną, niekonwencjonalnym podejściem do zdrowia, zapytała mnie: Magda, a czy ty myślałaś o tym, żeby zastanowić się nad tym, czym są szczypawki dla małych dzieci? I to był taki punkt kulminacyjny w moim życiu, bo postanowiłam się zastanowić. Do tego czasu po prostu szłam z prądem, tak jak większość młodych rodziców. Po prostu chciałam robić to, co należy, to, co robią wszyscy. I drodzy Państwo, trafiłam wtedy, dzięki mojej mamie, na wspaniałe kanały doktora Czerniaka, pana Jerzego Zięby, i po prostu wiedza, którą przekazywali, pochłonęła mnie całkowicie. Kiedy moja córeczka miała 2 miesiące, usłyszałam diagnozę, która mnie troszkę przeraziła. Moja córeczka ze strony taty jest obciążona problemami skórnymi, nawet bym powiedziała takimi problemami. U męża w rodzinie występują problemy atopowego zapalenia skóry. I mojej córeczce została przedstawiona diagnoza łojotokowego zapalenia skóry. Ta diagnoza zadziałała na mnie dosyć mobilizująco. Postarałam się o to, żeby zwracać jeszcze większą uwagę na to, co jem jako młoda karmiąca mama, ale też w pewnym momencie musiałam zastanowić się, czym będę kąpać swoją córeczkę, która ma niesamowicie delikatną skórę i jest obciążona problemami skórnymi. Postanowiłam wywalić całą chemię z mojej łazienki i zaopatrzyć się w jakieś naturalne rozwiązania. Następnie zaczęłam zgłębiać wiedzę na temat tego, co znajduje się w kosmetykach. I drodzy Państwo, to, co odnalazłam, informacje, jakie odnalazłam, po prostu mnie przeraziły. Okazuje się, że kosmetyki zawierają mnóstwo substancji, które są nawet rakotwórcze. Jest też mnóstwo takich substancji szkodliwych, na przykład silne detergenty, popularne SLS-y. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak to w ogóle, co to są za środki, jak silnie drażniące. SLS-y są stosowane w przemyśle do mycia silników z olejów i te same SLS-y są dodawane również do kosmetyków, do szamponów, do włosów, do żelów pod prysznic, do mydeł. Także chyba nikogo nie powinna teraz dziwić sytuacja, kiedy po kąpieli mamy strasznie suchą, ściągniętą skórę, albo kiedy nie możemy pozbyć się łupieżu ze swojej głowy, albo w drugą stronę, kiedy ta skóra na głowie strasznie się przetłuszcza. To tutaj mogę Państwu przekazać cenną informację, cenną wiedzę. Jeżeli macie takie problemy właśnie z suchą, ściągniętą skórą, czy z łupieżem, czy nadmiernym przetłuszczeniem włosów, to przede wszystkim należy wyeliminować ze swojej łazienki SLS-y i zastąpić je jakimiś lżejszymi substancjami myjącymi. Ale do czego zmierzam? Kiedy zaczęłam studiować te składy, po prostu totalnie się przeraziłam i zaczęłam szukać swoich własnych rozwiązań. Najpierw sięgnęłam po drogeryjne produkty, które plasowały się na półce jako produkty bio,
produkty naturalne, bezpieczne, ze składnikami właśnie pochodzenia naturalnego, z olejami. Jednak przy głębszej analizie, a proszę mi uwierzyć, byłam bardzo skrupulatna, bo chodziło tutaj o zdrowie, o bezpieczeństwo mojej córeczki, o pielęgnację jej skóry, okazywało się, że produkty, które z wyglądu winny być naturalne, bezpieczne, nawet nigdy nie stały obok przysłowiowego lasu, tylko były po prostu totalnie wypełnione chemią. I to był taki kolejny cios, z którym się spotkałam. Więc postanowiłam poszukać kolejnych rozwiązań, którym mogłabym zaufać bardziej. I takim też sposobem trafiłam na swój pierwszy przepis na mydło. Pasja do tworzenia kosmetyków naturalnych totalnie mnie pochłonęła, ale przede wszystkim skupiłam się najpierw na zgłębianiu swojej wiedzy. Zaczęłam sortować stertę przydatnych książek. Wiedziałam przede wszystkim, że zdrowie to jest styl życia, to jest przede wszystkim zdrowa, zbilansowana dieta, pozbawiona produktów prozapalnych, bo nie ukrywam, że przed ciążą to wydaje mi się, że troszkę wydawało mi się, że odżywiam się zdrowo. Dopiero kiedy tutaj spotkałam się z takimi specjalistami w zakresie zdrowia, to teraz uważam, że odżywiamy się w mojej rodzinie dosyć zdrowo, czyli jest to dieta pozbawiona praktycznie glutenu, cukru. Jeżeli chodzi właśnie o cukier, to stosujemy miód, bo moja rodzina stoi miodem. Od lat w moim domu jest miód, są produkty pszczele. Bardzo cenionym składnikiem w mojej rodzinie jest propolis. Korzystamy również z pyłku pszczelego, który moja siostra pszczelarka i mama pszczelarka wraz ze szwagrem pozyskują. Korzystamy również z wosku, także tutaj ten aspekt takiej naturalności jest od zawsze. No i też pewnie nie trudno się udomyślić, że pochodzę ze wsi. Aczkolwiek wracając tutaj do sedna, drodzy Państwo, kiedy już dotarłam do tego swojego pierwszego przepisu na mydło, zaczęłam kombinować i łączyć inne składniki. Potrzebowałam przede wszystkim maści dla mojej córki na jej problemy skórne. Zaczęłam zgłębiać wiedzę w zakresie ziołolecznictwa, szukać takich ziół, które w sposób łagodny mogłyby wspomóc proces regeneracji, gojenia skórki maleńkiego dziecka. Trafiłam na ciekawe olejarnie, które tłoczą oleje, na zimno oczywiście. Dzięki takiemu procesowi większość cennych składników, substancji odżywczych, kwasów nienasyconych po prostu pozostaje w oleju i może służyć w wykorzystaniu właśnie kosmetycznym. Także stworzyłam pierwszą maść na problemy skórne dla mojej córeczki. Za chwilę zaczęłam dostawać zlecenia, bo oczywiście zaczęłam się tym chwalić wśród znajomych, że słuchajcie, zobaczcie, co ja teraz robię. Nie gotuję mężowi, tylko gotuję kosmetyki w mojej kuchni. I kiedy już zaczęłam się głośno chwalić tym, co robię, po godzinach, kiedy moje dziecko śpi, zaczęłam dostawać różne zlecenia od moich znajomych. Właśnie kolejnym takim wyzwaniem była córeczka mojej bliskiej przyjaciółki.
ta dziewczynka cierpiała na AZS i też tutaj obie zaczęłyśmy zgłębiać tę wiedzę odnośnie w ogóle etymologii takiej choroby, tak, że przede wszystkim wszystko bierze się od środka ze względu na występujące stany zapalne w organizmie. Tutaj również powstała maść na problemy tej dziewczynki, ale oprócz wspomnianych już wcześniej ziół, oprócz oczywiście produktów pszczelich, które występowały w moich formulacjach, przede wszystkim wosk, ale również propolis, który jest przeciwzapalny, przeciwgrzybiczny, który jest tak naprawdę naturalnym antybiotykiem. Zaczęłam też stosować konopie. Tak, które mają przede wszystkim również właściwości łagodzące objaw swędzenia, ale również właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Kolejnym takim wyzwaniem od moich przyjaciółek były kremy. I tutaj już była lawina. Oj, zrób mi krem na popękane naczynka, zrób mi krem odmładzający, zrób mi jakieś serum na trądzik, bo zobacz, ile mam tutaj wyprysków. Takim najfajniejszym wyzwaniem, jakie dostałam i produkt, który powstał, z którego jestem bardzo dumna, to został wykonany na prośbę takiej mojej znajomej, tak naprawdę babci 80-letniej, która poprosiła mnie: Magda, bardzo cię proszę, popatrz na moje stopy, po prostu są całe popękane i krwawią, zrób mi coś, co mogłoby mi pomóc. I tak też powstał krem na popękane stopy z dodatkiem mocznika, który jest bardzo pielęgnujący, ale również taki uelastycznia i zmiękcza skórę. I oczywiście przy każdym takim wyzwaniu, przy każdej takiej formulacji musiałam oczywiście zgłębiać swoją wiedzę, szukać nowych odpowiedników ziół, które byłyby pomocne w danej formulacji. Pasja zaczęła się rozkręcać. Drodzy Państwo, co bym chciała jeszcze Państwu takiego ważnego powiedzieć? Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo absorbująca jest nasza skóra. Oczywiście pełni ona bardzo ważną funkcję w organizmie, tak? Chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi, utrzymuje cały organizm w kupie, ale jest to bardzo obszerny organ naszego ciała. Powierzchnia skóry u dorosłego człowieka to około 2 metry kwadratowe. Absorpcja jest niezwykle wielka. Okazuje się, że przez skórę wchłania się nawet do 60% substancji. Żeby to Państwu zobrazować, że wchłanialność jest, to zastanówmy się nawet, jak działają plastry nikotynowe, czy też plastry antykoncepcyjne, prawda? Na podstawie przyklejenia wiemy, że to działa, wiemy, że to trafia do krwioobiegu. No i z drugiej strony znowu rodzi się pytanie, co się znajduje w tych kosmetykach drogeryjnych. Oprócz wspomnianych już przeze mnie SLS-ów, można tam również znaleźć bardzo silne konserwanty, tak zwane parabeny, glikole, które są silnymi rozpuszczalnikami, które niejednokrotnie mają udowodnione właściwości rakotwórcze. I drodzy Państwo, niestety, ale to jest dodawane zgodnie z prawem do kosmetyków. Cóż więcej, na pewno... Mówiąc w ogóle Państwu o tym, oczywiście podkreślam, żeby się wystrzegać tego przy wyborze kosmetyków. Na pewno warto również wystrzegać się pochodnych ropy naftowej, czyli parafiny, mineralnych olejów. W jaki sposób działa parafina i pochodne ropy naftowej? One się nie wchłaniają ani z jelit, ani ze skóry i tworzą taki
nieprzepuszczalny pancerz, który ogranicza wymianę gazową, przez co istnieje zwiększone ryzyko powstawania stanów zapalnych, powstawania, nie wiem, wyprysków na skórze. Także w sytuacji, kiedy ktoś boryka się z jakimiś problemami skórnymi, przede wszystkim również trzeba by było sprawdzić, czy produkt do mycia nie zawiera, do mycia, ale też do pielęgnacji, czy nie zawiera właśnie tych SLS-ów, które nadmiernie ścierają sebum, tym samym zmuszając gruczoły do jeszcze większej produkcji, a wręcz nadprodukcji. No i czy też nie zawiera właśnie pochodnych ropy naftowej. Cóż więcej chciałabym Państwu powiedzieć w tym blogu? Aha, drodzy Państwo, wracając jeszcze do historii mojej córeczki, dodam tylko, że ma około 4 lata i nie cierpi na żadną chorobę skóry, na żadne EUZS ani AZS, ale jeszcze tutaj uszczegółowiając, oczywiście nie samymi kosmetykami jesteśmy w stanie zadbać o naszą skórę, bo wygląd naszej skóry to przede wszystkim odzwierciedlenie tego, co się dzieje wewnątrz organizmu. Przede wszystkim należy spożywać dobrej jakości wodę. Dobre nawodnienie to jędrna i sprężysta skóra. Fakt jest też taki, że kiedy cierpimy na przewlekłe choroby, kiedy trapią nas stany zapalne, to wtedy też nasza skóra odreagowuje. Staje się właśnie mniej sprężysta, staje się sucha, popękana, problematyczna. A też jakby nie było, nasza skóra to wizytówka. Problemy skórne, takie jak trądzik, na przykład są niejednokrotnie wstydliwe, mogą powodować pewien dyskomfort, mogą powodować jakąś taką chęć zamykania się w sobie, różne lęki i stresy. O czym jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć? Może kontynuując, moja pasja, która zaczęła się gdzieś tam od tego pierwszego przepisu na mydełko, przeistoczyła się w moją pasję życiową i w mój sposób na życie. Na chwilę obecną powstała marka kosmetyków CBD Skin Expert. Jestem jej właścicielką od 2 lat. Oczywiście w moich produktach, oprócz wspomnianych produktów pszczelich, takich jak wosk, czy propolis o cudownych właściwościach łagodzących i regeneracyjnych, nie mogło również zabraknąć cudownej rośliny, jaką są konopie. Tutaj nie mogę za często powtarzać tego zwrotu, gdyż nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że temat właśnie odnośnie właściwości tej cudownej rośliny i kanabinoidów jest strasznie nielubiany przez algorytmy i Google'a, i YouTube'a. Tak prywatnie powiem, że borykamy się z problemem reklam, jakichkolwiek reklam na Facebooku czy na Google'u, ponieważ kiedy tylko algorytmy wyłapią jakiś zielony listek czy nazwę, od razu posty są kasowane. A jakby nie było, historia tej rośliny sięga starożytności. Wzmianki na jej temat pojawiają się w starożytnych Indiach, Chinach, Bliskim Wschodzie. W pewnych kulturach ta roślina uchodziła za świętą, za sakralną, wręcz nawet uchodziła jako taki dar od Boga, który miałby odblokowywać naszą życiową energię, taką energię miłości. Cóż jeszcze mogłabym Państwu powiedzieć? Może pokrótce opowiem Państwu na temat właściwości tej cudownej rośliny w zastosowaniu naskórnym. Konopie posiadają takie cudowne
składniki, jakimi są kanabinoidy. Kanabinoidy występują w szczytach rośliny, w trichosomach tak zwanych. I one cechują się przede wszystkim właściwościami przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi, ale również są to substancje o silnych właściwościach nawilżających. Regulują poprzez swój wpływ na skórę, regulują pracę w wytwarzaniu sebum, ale również przyczyniają się w dużej mierze do wymiany komórkowej, do usuwania obumarłych komórek w skórze. Człowiek posiada układ endokannabinoidowy, składający się między innymi z receptorów CB1 i receptorów CB2. Receptory te są zlokalizowane przede wszystkim w centralnym ośrodku nerwowym, ale również w układzie odpornościowym. Ludzie wytwarzają swoje własne endokannabinoidy i ten układ endokannabinoidowy przede wszystkim reguluje i trzyma pieczę nad taką homeostazą organizmu, nad jego równowagą. Kiedy mamy niedobory endokannabinoidów, to pojawiają się różne dysfunkcje organizmu, pojawiają się choroby, stany zapalne, czy nawet właśnie choroby związane ze skórą. Jeżeli chodzi o tę cudowną roślinę i kanabinoidy, są one niemalże identyczne do tych, które występują w organizmie człowieka, które produkujemy sobie sami. Kanabinoidy wykazują również silne właściwości antyoksydacyjne. I tutaj chciałabym Państwu powiedzieć, że ze względu na właściwości kanabinoidów stworzyłam dwie serie kosmetyków. Są to oczywiście kosmetyki naturalne, oparte na nierafinowanych olejach i masłach. W większości receptur znajduje się również olej konopny, pozyskiwany z nasion konopi. Olej konopny również ma wspaniałe właściwości pielęgnacyjne, ale posiada również mnóstwo cennych składników, dlatego też warto go zastosować na co dzień w diecie, ale właśnie również w pielęgnacji. Cechuje się tak zwanym złotym środkiem proporcji w stosunku kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6. Jeżeli chodzi o moją serię, to stworzyłam serię kosmetyków do pielęgnacji codziennej i są w nich kremy do twarzy oraz olej do ciała. Wszystkie te kosmetyki posiadają w sobie ekstrakt z konopi, ekstrakt full spectrum z deklarowaną ilością zawartości profilu kanabinoidowego. Jednak taką najbliższą memu sercu serią są kosmetyki terapeutyczne, a właściwie maści terapeutyczne. I tutaj chciałabym Państwu pokazać dwie z nich. To jest produkt, który został stworzony z intencją. Został stworzony po to, by nieść ulgę, ukojenie i pomoc osobom, które cierpią na różne dolegliwości. W składzie oprócz CBD, i tutaj zachęcam Państwa do poczytania, bo ja o tym za bardzo mówić nie mogę, a w kontekście moich kosmetyków i maści, ale zachęcam Państwa do poczytania odnośnie właściwości przeciwbólowych CBD. Jeżeli chodzi o tę maść, polecam ją do masażu mięśni, do masażu miejsc dotkniętych kontuzjami. A ja mogę powiedzieć, że mi ta maść pomaga na wszelkiego rodzaju dolegliwości
bólowe, takie jak rwy kulszowe, czy nawet bóle menstruacyjne. W składzie oczywiście oprócz CBD i produktów pszczelich znajdziemy zioła, takie jak wrotycz, żywokost, ale również jest tutaj kurkumina, która działa także przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Drugim takim produktem, który chciałabym Państwu pokazać, to jest maść na często wspominane dzisiaj przeze mnie schorzenie AZS i łuszczyca. Czyli jest to produkt właściwie jeszcze bliższy mojemu sercu, bo bardzo kojarzy mi się i pewnie zawsze będzie z moją córeczką i córeczką mojej przyjaciółki. I tutaj w składzie mamy oprócz CBD, mamy również zioła, które działają łagodząco, kojąco. Jest to kocanka, uczep trójlistny, ale również na takie przypadłości skórne świetnie sprawdza się propolis, który również występuje tutaj w składzie. Drodzy Państwo, mówiąc tak kilka słów jeszcze prosto z serca i od siebie, zachęcam Państwa, byście dbali o swoją skórę ze względu na fakt, iż jest to największy organ w naszym organizmie i ze względu właśnie na absorpcję. Dlatego warto jest wybierać naturalne rozwiązania oparte na masłach i olejach nierafinowanych. Wybierajmy produkty najlepsze, wybierajmy produkty takie, na które zasługuje po prostu nasza skóra. Zachęcam oczywiście Państwa do odwiedzenia naszego sklepu internetowego. Tam, jeżeli byście chcieli Państwo zgłębić trochę więcej wiedzy na temat wpływu konopi w ogóle na organizm ludzki, ale też w użyciu naskórnym, zachęcam do zajrzenia w sekcję blog. A tak ze swojej strony, z okazji świąt i z okazji tego wystąpienia, chciałabym Państwu przekazać taką niespodziankę w postaci rabatu minus 15% na hasło ATVB, a oprócz tego ze względu na sympatię do Artura do końca miesiąca dla wszystkich widzów kanału, zdrowego kanału, do każdego zamówienia pomadka z woskiem pszczelim gratis. Drodzy Państwo, coś jeszcze do Was. Mamy grudzień, mróz ścisnął, za chwilę święta Bożego Narodzenia. Życzę, byście spędzili je w rodzinnej atmosferze, przy suto nakrytym stole. Ale jak święta Bożego Narodzenia, to również choinka, a pod nią prezenty. Przygotowaliśmy na naszej stronie internetowej kilka zestawów prezentowych, więc gdybyście byli zainteresowani jakimś nietuzinkowym prezentem, to oczywiście zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, a tam możecie znaleźć zestawy dedykowane do pielęgnacji twarzy, kremy do twarzy, serum z wysoką zawartością ekstraktu z konopi, z uzupełnieniem o piękną, aromatyczną świecę. Również oczywiście mamy zestawy prezentowe z naszej serii terapii. Także serdecznie zapraszam i życzę Wam wszystkim zdrowych i pogodnych świąt. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.